Rosjanie rakietami zaatakowali dziś kolejne miejscowości. Są ranni i ofiary śmiertelne. Krzywy Róg, miasto, z którego pochodzi prezydent Wołodymyr Zełenski. Rano znalazł się on na rosyjskim celowniku. Pociski rakietowe wojsk Putina trafiły w dziewięciokondygnacyjny blok mieszkalny i placówkę oświatową. Dwie rakiety przeleciały nad naszym domem, gdy nie było nawet 9 rano. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wśród ofiar śmiertelnych jest 10-letnie dziecko. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Niektórzy mieszkańcy mówili nam, że nie mogą skontaktować się z bliskimi. Służby przystąpiły do akcji poszukiwawczo-ratunkowej. W godzinach porannych wyrzutniami rakietowymi Grad agresor zaatakował również centrum Chersonia. Ucierpieli pracownicy miejskich służb komunalnych. Rosjanie uderzyli także w Charków. W wielu obwodach Ukrainy przed południem ogłoszono alarm lotniczy. Do ataków odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ostatnich dniach wróg uparcie uderza w miasta, centra miast, ostrzeliwuje cywilne obiekty i domy, ale ten terror nas nie przestraszy i nie złamie. Tymczasem ukraińscy żołnierze wyzwolili kolejną miejscowość z rąk okupanta. Wszyscy wykonali świetną robotę. Wielu z nas nie wróciło, ale w większości zachowaliśmy nasze mocne strony. Strona rosyjska podważa powodzenie ukraińskiej kontrofensywy. Uderza także w państwa Zachodu, mówi minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Oczywiste jest, że zachodnie uzbrojenie nie jest równoznaczne z sukcesami na polu bitwy, a jedynie przedłuża konflikt zbrojny. Cały czas niepokoi fakt, że na Białorusi przebywa Jewgenij Prigożyn ze swoimi najemnikami. Dziś grupa Wagnera za pośrednictwem internetowego komunikatora przekazała, że i tu cytat na czas nieokreślony wstrzymuje rekrutację nowych bojowników. Ze względu na obecność dużych rezerw kadrowych w prywatnej firmie wojskowej Wagner obecnie nie ma potrzeby rekrutowania nowych członków. Jak informował w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki, ponad 100 najemników grupy przesunęło się w stronę przesmyku suwalskiego niedaleko Grodna. Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Polskie władze zapewniają, że sytuacja jest na bieżąco bacznie monitorowana.